Dokładnie. Zrobić 10 szczyt do Korony Gór Polski. Przewiało przez ostatni tydzień od Beskidu Sądeckiego po Miski, a dzisiaj wylądowaliśmy w Świętokrzyskim. Dla odmiany. Dla odmiany. Żeby nie było mokro. Dokładnie. Co to? Opłaty zbierają? No nie. Nie, to my idziemy tu. A, no, jest. Wstępik trzeba będzie. Nie? Dobra, na razie kończymy.
jesteśmy skonani po prostu. Najbardziej wymagająca góra na świecie. No nie, no jeszcze bardziej wymagająca była Jagodna, tak, na którą jeszcze... na upartego by samochodem wyjechał. Ale bardzo przyjemnie. Bardzo ładny las. Bardzo ładny szlak. Gołoboża po drodze. A teraz sobie idziemy do Kakonina. Taka wioska. A później będziemy uprawiać asfalting. No, kawałek asfaltinga, potem granicą lasu, uważaj, Bajoro. Co ty? Co ja to mówię? No dokładnie. Bajoro to było gdzie indziej, a tutaj taka lekko rozryta kałuża. Pogoda jest piękna. Gałgan jest szczęśliwy, robi zdjęcia dzisiaj. No. Różka sobie tak wygląda. Tak to może chodzić. Dokładnie. Tam kiku nie trzeba. No nie wiem, po co się takie brała, no. A wiedziałam, po co to będzie. Na nocleg wracamy oczywiście do naszego skansenu w Sikieleckiej. Tak. Czyli absolutnego nic pośrodku niczego. Miejscowość nazywa się Choiny, liczy może ze 3 domy. Tak. Ale jest bardzo przyjemne pole namiotowe, takie dzikie. Z paleniskiem i z wiatką. Może więcej niż 3 domy, bo tam może tam dalej jeszcze no, są może jakieś. Może z 5. No. W każdym razie mamy, od wczoraj mamy towarzystwo, tak, z Nowego Sącza. No i pewnie dzisiaj znowu posiedzimy do pierwszej w nocy, tak jak wczoraj. Dobra, nagrywamy. Tak, no więc najnowszy... Przedstaw się pierwsze. Mam na imię Karol, pochodzę z Krakowa. Nie no, słuchajcie, dobra. Bardzo fajny patent na prysznic, serdecznie polecam. Zostało to dzisiaj przetestowane, co prawda jeszcze w warunkach domowych, ale jednak działa.
Zwykłą butelkę 5-litrową wystarczy w ciekawy sposób powiązać repsznurem. Najpierw zakładając mu homonto na szyjkę butelki, tak jak tutaj widzimy. Potem znowu przewiązać trochę niżej z supełkami tak, aby po prostu butelkę można było powiesić w taki oto sposób. I teraz co dalej? No naturalną rzeczą jest to, że woda musi się lać, więc aby się lała i lała się przyjemnie na nasze głowy, no to jest tutaj zrobione specjalne sitko, które zostało wprowadzone tam i otoczone klejem silikonowym. No więc jak to sobie, jak to sitko sobie... Może od razu zademonstrujemy. No oczywiście. Tak, tu masz pomidora do umycia. Żeby jakiegoś fuck-upu tylko nie było. Ale mam nadzieję, że nie będzie. Starałem się ze wszystkich sił. Moment. Bo tutaj jednak ta linka musi być dobrze naciągnięta. No więc tak, jeżeli sobie odkręcimy na dole, to naturalną rzeczą jest to, że zacznie kapać. Ale jednocześnie ten strumień wody można sobie regulować z góry drugim koreczkiem, który jak dopuścimy trochę wody do środka, to ten strumień zacznie nagle lecieć szybciej. A jak chcemy mniej wody, to go po prostu przykręcamy, ograniczając dopływ powietrza od góry. Dzięki czemu woda po prostu leci, o, już trochę spokojnie. No, a jak nie chcemy, żeby leciała, to po prostu zakręcamy i z głowy. To ja ze swojej strony tak dodam, że Karol jest po remoncie łazienki. No. To tyle z przedstawienia, dziękuję.